fajne uczucie, no fajnie fetować awans i jakaś ulga, i kiedy to naprawdę się chciało i ze strony klubu, i własne ambicje, i wszystko, ale udowodnić to najwięcej nie wszystkim, a bardziej sobie, bo bardzo dużo wymagam od siebie i po prostu chcę się ścigać na najwyższym poziomie, i to jest główna motywacja tego, żeby udowodnić samemu sobie, że jestem wart i jestem zawodnikiem, który może ścigać się na światowym poziomie. Jak mówiłem, nie? Jak będę pewien, że moje uwagi są trafne i mówię dobrze, to czemu nie? Czemu nie? Ale Krzysiek Kasprzak to jest wicemistrz świata sprzed laty, mistrz świata juniorów, także mi się wydaje, że nie będzie problemu dla niego po kilku treningach obrać dobre ścieżki i nauczyć się owalu w Krośnie. Też pozdrawiam, a bywało, że kleiło bardzo, bardzo mocno, kiedy wykręcałem rekordy toru, także kleje, ale bywa tak, że trochę wolniej się jedzie. Kolor... A nie, nic nie oznaczałem. Jaki chcesz, możesz wybrać sobie, ale zazwyczaj teraz idzie moda tylko czarne klapki te i tyle. Tak, chyba na tunerze. Ja myślę, że może ktoś zwraca uwagę do tunera, jakiego koloru mu postawić, ale ja tak, jaki tuner postawię, to taki będzie. Jeśli chodzi o Ekstraligę, to no to Motor Sparta Włókniarz, nie? Tak by to wytypował. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to nie będzie kolejność jakby kto wygra, nie? Ale tylko to czy no, Zmarzlik, Madsen. Ja bym postawił na Doyle'a, widząc co człowiek w ogóle robi i jak się przygotowuje do tego sezonu, jak jest zmotywowany. Także też pozdrawiam. Pewnie mamy ekipę. Moja ekipa jest z dwóch ludzi, moich mechaników. No i jeździmy w trójkę. Znaczy ja mało bardzo kieruję. Kiedyś bardzo mi to podobało, ale teraz ostatnie lata już tak niechętnie za kierownicę idę. Wszystko, co będzie dwa i powyżej, to będzie sukces, nie? Także, ale tak liczę sobie, że żeby w okolicach tej dwójki zakręcić. Nie bardzo mocno, bo zawsze przygotowałem się do pierwszoligowych zmagań. Niczuć nie gorzej od tych, co czeka mi teraz, czyli Ekstraliga. Także zawsze kupowałem dużo sprzętu, dużo odnawiałem, ale w tym roku, jeśli porównując z zeszłym roku, to tyle samo silników kupuję, ale w zeszłym roku podwozie były mocno odświeżone, a w tym roku to już całe podwozie będę miał nowe. Od lat współpracuję z zaufanymi ludźmi, nie? Ryszard Kowalski i cała ekipa jest w moim teamie i jest od lat chyba 3 lat. Też korzystam z usług Ashleya Hollowaya, także uważam, że jestem pod skrzydłami najlepszych tunerów i tego będę się trzymał.
Ciężka sprawa. Jakby mógłby cofnąć się w czasie, to ani jednej by nie otworzył, także bardzo ciężki chleb. Dużo, dużo pracy z ludźmi, a z ludźmi praca to zawsze jest bardzo trudne. Także dużo szczegółów, których musisz pilnować ale niestety też nie mogę wszystkiego pilnować tak, jakby chciał, bo sezon się jak zaczyna, to jakby odcina mi od tego. No i coś idzie nie po mojej myśli. Potem przyjeżdżając mam zły humor i muszę zawsze coś poprawić. Plan jest taki, że ćwiczę, można powiedzieć, codziennie. Dwa razy dziennie. To wstaję z rana, jadę do przedszkola z dziećmi i no, już nie ma sensu wracać do domu, to jadę do, można powiedzieć, takiego prywatnej siłowni mojego sponsora, którą mogę wykorzystać w pełni sam. Cały sprzęt, wszystko tam jest. No i robię gdzieś tak na godzinkę, godzinę 20 rozruch, cardio, no potem cały dzień coś porabiam, czy tam w warsztacie, czy tam w restauracji, czy tam gdzieś z kumplami po prostu kawkę wypiję, no i wieczorem już ciśniemy mocniejsze treningi i typu nie wiem, jakiegoś crossfitu czy coś takiego, ale to trener już ustala, co będziemy robili. No i tak to wygląda, można powiedzieć, prawie codziennie. I do tego jeszcze dochodzi piłka nożna. Bardzo lubię grać futsal, także a w weekendy gramy na mistrzostwa miasta ze swoją drużyną, także jest co porobić. Nie wiem, w Ekstralidze tak mi się wydaje, że wszystkie tory są bardzo, bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o ściganie, ale bardzo lubię Częstochowe. Bardzo fajny tor, dużo ścieżek, łatwy do jazdy, ale ciężki do dopasowania, bo tam każdy jest szybki i musisz naprawdę być szybkim, żeby wygrać tam bieg. Ale do jazdy to jest super tor, bardzo przyjemny i Rickardson kiedyś powiedział, że to jest najlepszy tor na świecie, nie? Także no i gdzieś zgadzam się z nim. W ogóle wszystko lubię jeść, nie jem mięsa od kilku lat, ale dużo jedzenia jest smacznego, ale powiem, że polskiej kuchni nie za bardzo lubię. Także w Polsce to staram się wybierać się do jakiejś tajskiej restauracji, czy jest, jak jest po drodze, chińskiej, czy coś takiego. Ale azjacką kuchnię bardzo uwielbiam azjacką kuchnię. Polska za tłusta. Jak? Za tłusta. Polska jest za dużo mięsa. Za dużo mięsa, ale ogólnie tak, jak mówisz, za tłusta dla mnie i po prostu, no, może mamy inne smaki trochę i wolę taki delikatniejszy danie. No to można dużo kogo wymieniać, nie? Jeśli ogólnie o sporcie mówiąc, to Khabib Nurmagomedov z UFC. Bardzo dobry sportowiec, zna się na rzeczy i dyscyplina, wola walki i tak dalej. Ma dystans do wszystkiego i chyba ten, a jeśli chodzi o żużel, to no zawsze od dzieciństwa lubiłem Grega Hancocka i kibicowałem mu. No i chyba tak zostaje, że w żużlu Greg Hancock, no jego protegé Maciej Janowski, bardzo mi się podoba, jak jeździ i no i w końcu zdobył pierwszy medal, z czego też bardzo się cieszy i no. To takie z żużla te dwa zawodnicy, których bardzo lubię, co robią na torze i poza nim też. Oglądajcie materiały na Ekstraliga TV i do zobaczenia na stadionach.